Irena Łączka, Jurek Nazaruk. Kochani, powiedzcie, na czym polega fenomen uniwersytetów trzeciego wieku i to właśnie tu w Sejmie? Bo to, co robicie, jest coś niebywałego wręcz. Myślę, że tak naprawdę to wszystko wynikło spontanicznie, bo tak jak tylko powstawał, to każdy szedł z ciekawości. Bo tak naprawdę na tych terenach nie było w ogóle słychać nawet o Uniwersytecie Trzeciego Wieku, więc pierwsze te nasze przyjścia były z ciekawości. Później to się pogłębiało z racji bardzo ciekawych wykładów, bo naprawdę spotykaliśmy się z fantastycznymi wykładami. Ponad 130 osób z Sejmu z Puńska. Tak. Także to jak gdyby reakcja łańcuchowa. No, po prostu jeden się zapisał, potem automatycznie kogoś tam namówił. Zresztą to wypłynęło również ogłoszenie w kościele, więc dużo osób usłyszało i przyszło. No i przez to, że przyszło pierwszy raz, chciało przyjść kolejny raz. A że działo się ciągle coś nowego, więc to automatycznie trzyma niektóre osoby z racji nawet tej, że pobędę, zobaczę, co jeszcze ciekawego się wydarzy, bo tak naprawdę to w tej chwili tak naprawdę nie wiemy, co będziemy za rok robić, nie? Bo to wszystko wypływa spontanicznie, nie? Jest, ktoś tam podda jakiś temat, ktoś tam podda jakąś propozycję, potem to przedyskutowujemy, no i jeżeli to się okaże trafne, to z tego korzystamy. Jeżeli nie, bo jeżeli na przykład większość zadecyduje, że nie, no to nie, ale jeżeli większość tak, to tak. I naprawdę nigdy nie było problemu z podejmowaniem decyzji, bo jeżeli zapadał już jakaś propozycja, to zazwyczaj wszyscy byli chętni. To jest niesamowite, dlatego że ja sama jestem w szoku, dlatego że ani cena, ani trud jakikolwiek podjęty nigdy nie stanowił bariery. Tak. Natomiast zawsze, obojętnie co było zaproponowane, to większość była na tak. I właśnie ta niewiadoma, co będzie za miesiąc, za pół roku, trzyma bardzo dużo osób. Chodzą ciągle nowe osoby. Owszem, może ktoś nam ubywa, ale to tak niezauważalnie, że tak naprawdę nie odczuwamy ilościowo, nie? No bo na jego miejsce pojawiają się kolejne osoby. To bardzo trafnie powiedziałeś, że to jest podobne do rodziny. To jest to, że nasz uniwersytet, chyba jedyny w tym chwili w kraju, utrzymuje się w całości z własnych środków, które wpłacają ludzie. To fakt, że wykładowców mamy tych, którzy najczęściej to biorą u nas udział na prawach honorowych. To fakt, że nasi ludzie, którzy pracują przy obsłudze, też pracują za darmo. Jesteśmy już emerytami, w związku z tym mamy swoje pieniądze. To też i powiat, bo nie miasto, tylko powiat, dało nam nieodpłatnie pomieszczenia. Utrzymuje te pomieszczenia, oświetla nam, sprząta, grzeje, czyli w związku z tym my mamy jak gdyby, nie jesteśmy zależni od kogoś, kto płacąc nam może powiedzieć, mówcie tak, postępujcie tak, róbcie tak, czy stawia tam jakieś warunki. Stanisław Mika, który mówił właśnie o grupach, że grupa będzie się trzymała wtedy, im trudniej się jest tam dostać, im trudniej jest tam być, niż jeżeli są jakieś tematy, jakieś rzeczy, które nas identyfikują i łączą. Tutaj jest nie najlepsze zdrowie, wiek, przeszłość różna i jednocześnie, jeżeli będąc w tej grupie, partycypują w kosztach tego funkcjonowania. Jest też Uniwersytet w Sejnach. To jest małe miasteczko ze wszystkimi możliwymi a jednak mimo wszystko ten uniwersytet funkcjonuje. To są ci sami ludzie, którzy nie zawsze się lubią na ulicy. W rzeczywistości to tak naprawdę nie ma to wpływu na funkcjonowanie całości. To tak naprawdę gdzieś tam boczkiem to się przeciera, a sam środek funkcjonuje tak, jak powinien. Nie? Do tego dochodzą Litwini. W sprawie unormowania stosunków polsko-litewskich
Ja sam znam może z 500 książek, które napisano, co trzeba zrobić. Bo że ja sam zresztą jestem z mniejszości narodowej i sam jestem jak gdyby taki trochę defaworyzowany z różnych powodów. Zresztą wystarczy mi spojrzeć na twarz. Czyli jak gdyby mam... Proszę panie, nie wiem dlaczego. Co w tym złego? Twarz jest niezła, wiesz. Jestem, rozumiesz, facetem, który przyjechał tutaj do Sejmu jako kacap. Czyli ten, który jakby zupełnie nie pasował do otoczenia litewsko-żydowsko-polskiego tego miejsca. I w związku z tym może też dlatego, że ja sam jakby będąc po tamtej stronie rozumiem też sytuację mniejszości narodowej. Nie chcę wracać, wiesz, do swoich największych sukcesów, jakim jest moim zdaniem wydawanie Gaładusi, którą pierwszej gazety, albo pierwszej... Polsko-litewskiej. Pierwszej polsko-litewskiej, której dwie strony miały równy głos i dwie strony mogły siebie przeczytać, bo był drukowany po litewsku i po polsku. Nie chcę wspominać dużo innych dokonań, które jakby nawet będąc przy wojewodzie prowadziłem, gdy zajmowałem się tymi mniejszościami narodowymi, ale również ten uniwersytet jest tym miejscem, gdzie tak de facto my w pewnym, to znaczy już żeśmy zapomnieli, że z Pójcka koledzy to są Litwini. A zresztą jak są Litwini, no to dobrze, że są Litwini i co to nas obchodzi. Czyli doszliśmy do tego momentu, w którym, jakim funkcjonuje, powinno funkcjonować albo funkcjonowało Wielkie Księstwo Litewskie, gdzie mieszkało obok siebie dużo różnych ludzi i oni rozmawiali w różnych językach, ale tylko i wyłącznie po to, żeby się porozumieć, a nie po to, żeby podkreślić swoją tożsamość. I to jest najważniejsze. I my też wychodzimy z tego założenia, że nasi koledzy Litwini mówią innym językiem, ale nie po to, żeby nam pokazać, że są inni, tylko że oni chcą się po prostu porozumieć ze sobą. Tak jak my mówimy innym językiem, mówimy po polsku i na to nie zwracamy uwagi. Gramy litewską muzykę, rozmawiamy o litewskich sprawach, jesteśmy tam na co dzień, spotykamy się i moim zdaniem to jest chyba ten pierwszy przypadek, kiedy to się normalnie, zwyczajnie udało. Fakt, udało się. Dziękuję wam bardzo. Jestem z wami od 3 lat tutaj i mam nadzieję, że kolejne lata będą równie udane. I my mamy taką nadzieję. Rozmawiamy na temat fenomenu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sejnach. Skąd to waszym zdaniem się wzięło? Bo jest to niezwykłe zdarzenie w skali kraju. Myślę, że chyba chęć jednoczenia się, chęć poznawania czegoś nowego. No, uniwersytet istnieje od 3 lat, to już 4. rok zaczynamy i myślę, że ludzie są zachęceni podróżowaniem, poznawaniem czegoś nowego, ciekawych wykładów. Byli zapraszani różni ludzie, różne zawody. No, na pewno coś nowego, czego w Sejnach jeszcze nie było. No, tak myślę, że dużo osób spełnia swoje marzenia jeszcze z młodości, bo dużo osób nie studiowało, a teraz ma okazję poznać nowe rozdziały jakiejś polityki, bo są takie trochę polityczne, no trochę geografii. Także myślę, że to chyba głównie to. No, ludzie jednoczą się w tym uniwersytecie, nie ma jakiejś waśni, jest tak no, raczej spokojnie. No co tu jeszcze można powiedzieć jeszcze? Na pewno to jest to chyba też wymyślanie ciągle czegoś nowego, bo to jest przecież i chodzenie na kijkach z kijkami, prawda, i jednocześnie nauka na komputer, pisania na komputerze. Tak, były kursy komputerowe, ten Nordic Walking, także bajkoterapia, no są takie grupy zajęciowe, no teraz ma być jeszcze... plany. Więc mieliśmy 2 tygodnie wstecz inaugurację roku. No, nagrywaliśmy to. Nagrywaliśmy. I więc nasze plany są no, bardzo, bardzo takie szerokie. Chcemy w tej chwili, opracowany jest projekt tak zwany Człapaczy. To tutaj już pilotuje nasz rektor Jurek Nazaru. Najprawdopodobniej będzie to. Ale pomimo to my mamy już jako zarząd swój plan pracy. Mamy w najbliższych okresie już zaplanowane wigilie. Będą również i Andrzejki będą,
będą wyjazdy. Także konkretnie tutaj nie mam przed sobą takiego szczegółowego planu pracy, ale taki plan pracy jest. Ten plan pracy został zatwierdzony na posiedzeniu naszego zarządu i jego tak nie można powiedzieć, że sztywno się trzymamy, ale w ramach i pewnych takich zasad już mamy nakreślone, co będziemy robić. Dziękuję bardzo za rozmowę. Życzę Romku, żeby wszystkie te plany się spełniły i żebyśmy tą wycieczkę do Grecji znowu szczęśliwi. Zosia i Marek, uczestnicy trzech wycieczek do tej pory organizowanych przez Uniwersytet Trzeciego Wieku. Hiszpania, Chorwacja i ostatnia Włochy. Która z nich była najciekawsza? Ja wiem, że nie porównywać, ale tak na pierwszy rzut. Zależy pod jakim względem. Jeżeli chodzi o zabytki, no to Włochy nieporównalne, bo nie ma nigdzie takich starych zabytków, takich przed Chrystusem, jak tam. A Hiszpania, no to swoją stroną. No, Chorwacja też, bardziej nowoczesne te miasteczka. Ale do ciebie? No, ja bym powiedziała, że mi się podobały, Włochy bardzo się podobały, dlatego bym powiedziała, że to jest muzeum pod gołym niebem. Coś wspaniałego. Tam jest czas. Architektura, malarstwo. I to nasi twórcy to robili, także zafascynowana jestem tą wycieczką. A która z tych wycieczek, z tych miast, jakie wrażenie z tych trzech grup zapadły wam w pamięci? Które byście, jak wspominacie, które z nich jest takie najciekawsze, najbliższe wam? Wenecja chyba, no bo to przecież niespotykany zabytek, no to przecież nigdzie takiego na świecie nie ma jak Wenecja. Wenecja dla romantyków. Nawet z piosenki daleko gdzieś Wenecja. A Rzym, no niestety kultura nasza wywodzi się z Rzymu, religia wywodzi się z Rzymu. Wszystko, muzyka, co by nie było. A dla mnie Barcelona i taka Sacra Familia, katedra. No cudowne też. Cudowne, które mi najbardziej zapadły.